Strony Tomek Wełna, to będzie tydzień faktur, najróżniejszych faktur i powierzchni. Pokażę Wam w tym tygodniu, jak narysować i namalować najróżniejsze powierzchnie, które często spotykamy i często chcielibyśmy wiedzieć, jak to narysować albo jak to namalować. W tym tygodniu właśnie o tym. Dzisiaj przygotujcie ołówki, papier, biały papier. U mnie dzisiaj papier Canson 1557. To taki bardzo dobry i wdzięczny, gruby papier do rysunku. Świetny doróżnik do różnych technik rysunkowych. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Miło mi Was widzieć w nowym tygodniu. Przydadzą się dzisiaj ołówki o różnych twardościach. Przyda się także do rozcierania wiszer lub patyczek kosmetyczny lub kawałek szmatki, chusteczki. Wszystko będzie dobre. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, Małgosiu. Pozdrawiam serdecznie Małgosię i Śląsk. Dzień dobry, Mileno. Dzień dobry wszystkim. W Krakowie dzisiaj też słonecznie. Dzień dobry, Wiesławo. Witajcie w nowym tygodniu. Przygotujcie ołówki o różnych twardościach, bowiem przy rysowaniu metalu to szczególnie ważne i pomocne. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry wszystkim serdecznie. Zatem od twardych ołówków 2H, 4H, nawet tutaj mam 6H, do ołówków miękkich, takich jak 8B. Wszystko się przyda dzisiaj. Przydadzą się również gumki do mazania. Mogą to być gumki w ołówku. Może to być gumka automatyczna. Taka na przykład jak ta gumka Derwent. Bardzo, bardzo przydatna sprawa. Dzień dobry, Maju. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry w nowym roku. Pozdrawiam pana Luisa. Cześć, Ewelino. No i zaczynajmy w takim razie. Zaczniemy od szkicu, a jak szkic, to ołówek średni. Dzień dobry, Wando. Ja najbardziej lubię szkicować ołówkiem B. Takie prawie trzy ogniwa z łańcucha, po to, żeby zobaczyć, jak zachowuje się jego faktura, jak właściwie narysować taką fakturę. Kształt to pozornie skomplikowany, ale nie aż tak bardzo. Proponuję Wam zacząć od dwóch prostych linii z dwóch stron kartek. Może być ich więcej i tak zaraz będziemy je cieniować. To na razie będą boczne krawędzie łańcucha. Boczne krawędzie tego ogniwa. Także śmiało, zwróćcie uwagę, jak ja rysuję. To jest ruch z bardzo swobodnego nadgarstka. Tu jest wszystko luźne. Wszystko luźne. Ruch całą ręką. Możecie mi wierzyć, to jest ruch całą ręką. Nie tylko nadgarstkiem, bo z nadgarstka będą wychodzić bardzo ładne łuki. I te łuki zaraz sobie tutaj wykorzystamy. Ale przy prostych liniach to jest ruch całą ręką, w ten sposób. O, jakbym miał pokazać całą rękę, to tak się to dzieje. Zresztą już pokazuję. Tak rysuję. To jest ruch całym ramieniem. Nawet tutaj, proszę bardzo. Całe ramię się rusza. W ten sposób. Można też ustawić ołówek w pionie i tak rysować. Prawie GoPro się robi, jak transmisja sportowa. Widok z oczu rysownika. Więc można i tak.
wtedy rysuje się równiejsze krawędzie, proszę bardzo. Przy okazji widzicie, ile tutaj jest różności dookoła mnie i oczywiście herbata. Dzisiaj to rooibos z imbirem świeżym i cynamonem. Dajcie znać, co wypijecie. Zatem w ten sposób proste linie zawsze najlepiej wychodzą. Proste linie potrzebujemy, bo tu jest namiastka prostych linii. One nie są idealnie proste, są lekko i tak wygięte, ale na razie upraszczamy. Teraz narysujmy sobie zaokrąglone krawędzie, zaokrąglone końce. I tutaj przyda się taki właśnie łuk. Jak ja to robię? No zobaczcie, przykładam ołówek, trochę tak jak byłby to cyrkiel. Możecie nawet użyć palca, przyłożyć sobie palec, tak jakbyśmy chcieli zrobić cyrkiel z ołówka. No i robimy dosłownie cyrkiel z ołówka, czyli po środku i w ten sposób. Z jednej strony. Można to oczywiście zrobić też z ręki. Najlepiej wyobrazić sobie, że to jest okrąg. Tak naprawdę to tutaj mamy jeden okrąg, a kawałek niżej drugi okrąg. Ja troszeczkę pomniejszę to ogniwo, ale można to zrobić właśnie w ten sposób. Przykładając palcami albo na jednym palcu. Raczej odradzam używanie cyrkla, bo całe piękno rysunku odręcznego to właśnie to, że on jest odręczny. Może nie zawsze jest idealnie równy, ale właśnie dlatego jest piękny. Dzień dobry wszystkim. Już zerkam na komentarze, bo tak się tutaj wczułem w pokazy, że witam Marka i Ulę. Dzień dobry Ireno. O, pozdrawiam Edytę w Świdnicy, śnieg w Świdnicy. Kawa gotowana u Beaty. Beata je śniadanie i pali w piecu, bo zimno. Brr. Nie dziwię się, że zimno, bo w Krakowie też zimno. Zmroziło w nocy. Zatem tyle, jeśli chodzi o zasady rysowania linii wszelakich w rysunku. Zaraz dojdziemy do tego, co najważniejsze, czyli do faktury, do powierzchni, do struktury tej metalicznej i tego, jak to zrobić. No ale nie mogło braknąć tych informacji. I zwróćcie uwagę, ja się wcale nie przejmuję, że tych kresek tu jest sporo. Wcale ich nie będę wymazywał. I teraz to ogniwko nie jest takie idealnie równe, ono tu jest troszeczkę wybrzuszone, tu jest troszeczkę wklęsłe. Jak ktoś chce, może narysować idealnie równe, to już jest bardzo otwarta sprawa. Ten pierwszy etap rysunku zawsze jest taki bardzo swobodny. Możemy teraz dodać na przykład troszeczkę grubości z tej strony, jeżeli chcemy to ogniwo trochę poszerzyć. Dlatego pokazuję Wam, jak to się wszystko robi krok po kroku, żebyście wiedzieli, że ten pierwszy etap jest bardzo swobodny. To jest szukanie tak naprawdę kształtu i szukanie go swobodnie. To nie jest takie rysowanie od razu precyzyjne, super dokładne, czyściutkie. To wszystko jest żywe, to wszystko powstaje tutaj z gestu. Teraz kolejna sprawa to te dwa pionowe ogniwka. One są w perspektywie, są takie samo jak to, tylko że są przekręcone w perspektywie, tak jakbym moją dłoń przekręcił, o, ona zrobi się węższa, prawda? To jest z takiego do takiego. Czyli te dwie linie, one zajdą jedna za drugą. Jedna pojawi się gdzieś tam, druga pojawi się gdzieś tu i znowu będą tutaj połączone łukiem, tylko ten łuk już będzie teraz mocno spłaszczony. Możemy najpierw jeszcze właściwie dodać grubość tego ogniwa, proszę bardzo.
Hej, troszeczkę tak ugładzę, wyrównam. Także grubość dodaję, bo tutaj będziemy widzieć, jak ta grubość jedna z drugą się zasłaniają. Spotykają właściwie. Teraz będziemy ten spaw dodawać, spokojnie to wszystko w swoim czasie. Zwróćcie uwagę, żeby w każdym miejscu to ogniwo było podobnej grubości, właściwie najlepiej tej samej grubości. Zawsze możecie gdzieś je troszkę przyciąć, gdzieś zwęzić, jak trzeba będzie. I teraz, jak już mamy zaznaczone grubości, można sobie nawet tak lekko je narysować tam, gdzie ich nie widać, to dodajmy to dolne ogniwko. Zwróćcie uwagę na ten łuk. Ten łuk, który tutaj sobie idzie, o ten, pokażę ołówkiem, ten. Możemy go stąd wypuścić, hop, i dojść nim do. Dołu kartki. Po czym dodać ten drugi? Najlepiej sobie narysować znowu tak, jak one by były trochę przeźroczyste, czyli jakby było widać, jak on tam przechodzi z tyłu i wychodzi z drugiej strony. Moi drodzy, raz jeszcze zapraszam wszystkich chętnych do dołączenia do grupy Oko. Wszystkich, którzy chcieliby otrzymywać komentarze do prac wykonywanych podczas zajęć, do grupy Oko właśnie zapraszam. Warunkiem jest wsparcie pracowni kwotą 100 zł miesięcznie i wystarczy kliknąć w link, który znajdziecie w opisie do tej transmisji. Tam jest link dołączenia do grupy. Tam są również wszystkie potrzebne informacje i numer konta. To tak informacyjnie, gdyby ktoś miał ochotę albo już wpłacał kwotę, a nie kliknął w link, to podpowiadam, że konieczne jest kliknięcie w link. On jest właśnie w opisie do tej transmisji dzisiejszej i do każdej innej. A wszystkie wcześniejsze lekcje, jeżeli niedawno dopiero dołączyliście do zajęć, to wszystkie wcześniejsze lekcje znajdziecie w zakładce filmy na naszej facebookowej stronie. No dobrze, i w ten sposób mamy już oczka naszkicowane. Ja dam Wam chwilę czasu na dokończenie spokojne szkicu, no i zaczniemy to, co najważniejsze, czyli cieniowanie. Bo od cieniowania zależy tutaj cały efekt metaliczny tegoż metalu łańcucha. No ale mieliśmy też całkiem wdzięczną konstrukcję, która zawsze się przydaje. Ja jeszcze troszeczkę grubości poprawię, żeby nie było wrażenia, że coś jest za grube albo za cienkie. W zasadzie oba te ogniwa powinny być podobnej grubości. Najlepiej tej samej. Ona się minimalnie będzie różnić, bo perspektywa to wywołuje, ale w zasadzie powinny być podobne.
No właśnie, w takich miejscach jak to, które teraz rysuję, dobrze narysować to ogniwo w całości jednym łukiem, nawet tutaj w środku, bo inaczej, jeżeli narysujemy dotąd, tutaj przerwiemy i narysujemy tu, to one się nie spotkają płynnie. Będzie wrażenie, że tam coś po drodze się złamało albo rozjechało. Także pamiętajcie, zawsze rysujcie takie miejsca w całości, później można to wymazać, na przykład teraz. Dzięki temu zachowacie płynny bieg łuku. Nic się tutaj nie rozejdzie. Będzie dobrze wyglądać. Moi drodzy, kiedy ja już zrobię szkic, to tym samym ołówkiem, którym robiłem szkic, zaczynam cieniować. Czyli takim średnim ołówkiem, ani nie najbardziej twardym, ani nie najbardziej miękkim. I teraz cała sztuczka w pokazaniu metaliczności przedmiotu polega na tym, żeby pokazać wszystkie jego refleksy i odbicia, które w nim się znajdują. Proponuję zaczynać Wam zawsze od tych najciemniejszych miejsc i stopniowo, delikatnie, najlepiej zgodnie z kierunkiem, zgodnie z formą, czyli cieniowaniem po formie, nałóżmy sobie taką pierwszą warstwę. Ja dosyć delikatnie trzymam ołówek i dosyć delikatnie go przyciskam. Mówię to, co może niekoniecznie być widoczne i oczywiste. To jest stopniowe nanoszenie kolejnych warstw. To nie jest takie rysowanie, jak czasami widzę gdzieś na YouTubie, gdzie łapiemy już super miękki ołówek i po prostu jedziemy na gotowe taki ciemny fragment, tak żeby on już był identyczny i ciemny, i tak kawałek po kawałku dopracowujemy rysunek. Może niektórzy tak lubią, ale moje doświadczenie mówi mi, że nie jest to najlepsze podejście, ponieważ nie mamy wtedy kontroli nad całym rysunkiem i przede wszystkim możemy wtedy tylko skopiować zdjęcie. Natomiast przy takim rysowaniu, gdzie wyważamy rysunek, gdzie pracujemy troszkę w jednym miejscu, trochę w drugim, trochę w trzecim, trochę w czwartym, cały rysunek tak naprawdę trwa w równowadze pewnej. I teraz na przykład po tym miejscu, które troszkę ruszyliśmy, mniej więcej nadaliśmy kształty tego ciemnego wrzeciona, lekko zagiętego. Możemy trochę przyciemnić to miejsce. Najważniejsza zasada od ogółu do szczegółu, czyli najpierw trochę wywołujemy z papieru te potrzebne walory. Tu już coś zacznie za chwileczkę nam błyszczeć i połyskiwać, ale jeszcze chwilę musimy na to poczekać. I teraz z drugiej strony. Tak trzymam ołówek w trzech palcach, kładę go na płasko na papierze. Za chwilkę przyda się nam czysta kartka, którą sobie podłożymy pod rękę. Cały czas dbamy o równowagę w rysunku, o to, żeby on narastał stopniowo. Tutaj jest ten spaw. Możemy go oczywiście zaznaczyć i to, na co zwracamy uwagę, to przede wszystkim to, gdzie jest ciemniej, a gdzie trochę jaśniej. Można sobie go naszkicować najpierw linearnie, w ten sposób.
jest lekkie zgrubienie w tym miejscu. Pokażę Wam przynajmniej dwie różne metody, jak można taki metal rysować, ponieważ oczywiście tych metod jest dużo. Można różnymi podejściami taki temat narysować i uzyskamy nieco różniące się efekty. One wszystkie będą dobre. Czasami można w jednym rysunku zastosować kilka metod i to właśnie zrobimy, bo nie chcę tylko pokazać Wam, jak po prostu wycieniować wierną kopię zdjęcia. Przede wszystkim na to trzeba by wiele godzin, a my zrobimy to szybciej. Tak więc to jest pierwsza metoda, w której panujemy sobie nad całym rysunkiem, dodajemy stopniowe cieniowanie. W różnych miejscach. Co najważniejsze, dodajemy to cieniowanie zgodnie z formą, zgodnie z kształtem każdego ogniwa i to już jest bardzo ważny etap, ponieważ tworzymy zarazem kształty odbić w tym łańcuchu. Wszystkie te refleksy, które tak naprawdę powodują, że on wygląda jak metal, zaczynają się właśnie od tego, że są podporządkowane do kształtu łańcucha. Teraz ciekawostka. Dam Wam może chwilkę czasu i zaraz zaczniemy cieniować dwa kolejne miejsca i tutaj opowiem, skąd one się biorą. Jest w międzyczasie łyk herbaty. Ach, wyśmienita herbata. Dzień dobry, Pani Heleno, w Legnicy szaro i ponuro. Dzień dobry, Agato. W Krakowie dzisiaj słonecznie. To już jest dobry moment, żeby podłożyć sobie czystą kartkę pod rękę, którą rysujecie. To jest bardzo ważne, bo inaczej to wszystko zaraz będzie roztarte i brzydkie. Jeżeli coś się roztarło, to gumka chlebowa. Podkładajcie sobie tutaj kartkę. I już opowiadam, co teraz rysujemy. Te dwa miejsca, te dwa ciemne fragmenty, to z jednej strony jest odbicie tej części łańcucha, bo rysowanie metalu to tak naprawdę rysowanie odbić i cieni na nim. I ten fragmencik, który tutaj widać na zdjęciu, o to miejsce, no, nie o to chodziło, przepraszam, już znajduję obrazek, zrobił mi psikus sprzęt. To miejsce to jest odbicie tej części, jak w krzywym zwierciadle ona się tutaj odbija, a dodatkowo widzimy jeszcze krawędź cienia, który układa się na powierzchni. Taka krawędź cienia jest również tutaj, jest również odbicie
Zatem taki metal odbija wszystko, co jest w koło. No już właśnie te odbicia będziemy rysować. Ponieważ to są bardzo krótkie linie, to możecie je rysować w ten sposób. W pewnym sensie też podążamy za kształtem. Tyle, że znacznie krótszymi liniami. To samo zrobimy na dole. Tutaj możecie już zaokrąglać lekko linie, tak żeby one znów podążały za formą łańcucha. Teoretycznie można by je cieniować jeszcze w ten sposób. Jak ktoś chce, może spróbować, o właśnie w tym kierunku. Czyli układamy je tak, żeby podkreślały wypukłość. Ta część naszego rysowania, którą robimy teraz, to jest tak naprawdę głównie budowanie kształtu, budowanie w takiej formy trójwymiarowej. Za chwilkę przejdziemy do nadawania i rysowania odbić i refleksów, blików przeróżnych na tym metalu i to będzie taki najbardziej metaliczny fragment. Zwróćcie uwagę, jak przyciemnia się to odbicie, jak wyostrza się również jego krawędź, bo to cały czas jest odbicie tego kawałka łańcucha, widoczne już przy samej krawędzi. Ono dosłownie okleja sobą kolejne oczko. Ogniwo właściwie. I teraz znowu, żeby dodać trójwymiarowości, przyciemnimy z kolei wewnętrzną część ogniwa górnego i możemy przyciemnić troszkę tło za tym ogniwem, ponieważ częścią rysunku, częścią metalu, który rysujemy, jest także tło, które jest nieco ciemniejsze i dzięki temu widzimy połysk tych ogniw. Czyli w pewnych miejscach będzie trzeba też pokazać troszkę tła. Proponuję Wam to tło rysować bardzo delikatnymi, długimi, pionowymi liniami. Chociaż jeżeli ktoś chce, to może zastosować również lekki kąt. To też będzie działać. I znowu ruchy całą ręką, ołówek przykładamy boczną krawędzią do papieru. No dzisiaj solidnie się nacieniujemy, ale jak coś ma wyglądać realistycznie, to cieniowania jest w brud. Cieniowania jest zawsze wtedy sporo.
Tutaj u samego dołu widać przerwę, przestrzeń pomiędzy dwoma stronami, właściwie dwiema stronami tego ogniwa. No dobrze, ale ktoś powie, że przecież mówiłem, że pokażę przynajmniej dwie metody rysowania takiego łańcucha. Już pokazuję. Moi drodzy, do tej pory wszystko cieniowaliśmy ołówkiem, szrafowaliśmy ołówkiem za pomocą linii, ale możemy też użyć roztarć. Możemy też połączyć jedno z drugim i to jest często najlepsze wyjście, ponieważ pamiętajcie, że roztarcia nie są dobrym sposobem na wszystko i zbyt dużo roztarć w rysunku niekoniecznie dobrze wychodzi, wygląda. I teraz, żeby pokazać Wam, jak rysować metal palcem, nawet nie tyle rozcierając już narysowane ślady, co po prostu używać palca jako ołówka, zróbcie taką rzecz. Miękki ołówek, na przykład 6B w moim wypadku, zetrzyjcie sobie na przykład na tej kartce, którą podkładaliśmy pod rękę. Weźcie teraz grafit na palec, mocno go po prostu przetrzyjcie i zobaczcie, co możemy robić. Możemy nakładać grafit palcem, zwiększając nacisk tam, gdzie chcemy uzyskać ciemniejszy odcień. Możemy to zrobić w kilku miejscach, na przykład na tych ogniwach zwężonych, bo wszystkie są pionowe. Możemy kciukiem rysować. Zobaczcie, co się dzieje. Pojawia się też zupełnie inna faktura, znacznie gładsza faktura i ona od razu zaczyna jakoś bardziej metalicznie wyglądać. Jak coś jest gładkie, to od razu kojarzy nam się z metalem. Właśnie dlatego w takiej kolejności Wam to pokazuję. Najpierw trochę poszrafowaliśmy, rozruszaliśmy naszą rękę. A teraz rozcieramy, wcieramy i zobaczcie, jak od razu to zaczyna srebrzyście wyglądać. To oczywiście jeszcze nie jest hiperrealistyczny rysunek metalu, do tego jeszcze trochę mu trzeba, ale sam fakt, że mamy gładkość w rysunku, już wywołuje znacznie mocniejsze skojarzenie z metalem. W końcu ten tydzień to tydzień faktur. Dzisiaj nie chodzi nam tyle o narysowanie łańcucha, co o zrozumienie w ogóle, jak rysować metal. Łańcuch jest tylko pewnym przykładem metalu. Teraz przez chwilę porysujemy palcem, za chwilę będziemy rysować szmatką albo wiszerem. Pokażę Wam, jak wykorzystać różne krawędzie palca, żeby na przykład dostać precyzyjną krawędź. Możemy przyłożyć sobie kartkę i od kartki, no właśnie, wyjść znowu po kształcie łańcucha. Czyli ja palcem wykonuję taki ruch, jaki kształt ma łańcuch i jakikolwiek metal będziecie rysować, to ten ruch ma być właśnie zgodnie z płaszczyzną metalu. Gdyby to była jakaś blacha stalowa, to wykonywalibyśmy długie, skośne lub poziome ruchy. Możecie śmiało wejść palcem też na łańcuch, na ogniwo, które już jest narysowane, dlatego że tutaj pojawia się za chwilkę kolejna metoda rysowania, czyli gumka. Będziemy rysować poprzez wymazywanie, ale póki co wetrzyjmy jeszcze trochę grafitu w nasz rysunek. Ja cały czas ścieram sobie go trochę tutaj na kartkę, na palec nabieram i w ogniwo wcieram. Zwróćcie jeszcze na jedną rzecz uwagę przy tej metodzie, którą cały czas tutaj stosujemy, czyli rysowaniu całościowemu. Nie kawałek po kawałku, tylko całość. Mamy dodatkowo ten plus, że już dostajemy powoli efekt metaliczny, pomimo tego, że cały rysunek jest jeszcze znacznie jaśniejszy niż zdjęcie.
I on może być jaśniejszy. My go oczywiście jeszcze wycieniujemy, nie zostawimy go takiego bladziutkiego. Natomiast gdybyśmy chcieli zrobić rysunek delikatniejszy niż to, co na zdjęciu, to właśnie taka metoda całościowego rysowania bardzo w tym pomaga. To teraz zróbmy taki eksperyment i wetrzyjmy grafit na powierzchnię większą, a nawet w ten sposób na prawie że na całe ogniwo, na przykład na tę część prawą. Ktoś się przerazi, o, ale panie Tomku, przecież tutaj są jasne bliki, a my wszystko robimy szaro-szare, przecież to brzydkie wyjdzie i w ogóle nie wygląda tak, jak ma wyglądać. Ale spokojnie, zaraz będzie wyglądać tak, jak ma wyglądać. Chcę wam pokazać trzecią metodę rysowania metalu. One wszystkie się tutaj w tym rysunku razem zgrają i będą bardzo dobrze wyglądać. Możecie nawet przyłożyć tę kartkę ze startym ołówkiem i nią nakładać grafit w ten sposób. Rysowaliście kiedyś kartką rysunek? Można, proszę bardzo. Przykładam kartkę jak gruby ołówek. Można sobie nawet uformować z kartki gruby ołówek. O, i tą powierzchnią rysować. Proszę bardzo. Najgrubszy ołówek świata. Przy takim rysowaniu kartką po kartce dostajemy często trochę bardziej wyraźną fakturę, ponieważ faktura papieru, na którym rysujemy, wydobywa tę fakturę. I to jest bardzo ładny efekt. Ja pokażę wam go z bliska. Gdybyśmy chcieli uzyskać wrażenie rdzy na metalu, o, widzicie tą ziarnistość? Pokażę z bliziutka. Tak to wygląda. Gdybyśmy chcieli uzyskać wrażenie zardzewiałego metalu, to by była idealna metoda. No ale to ogniwo nie jest zardzewiałe, ono jest gładkie, dlatego możemy przygotować kolejny przybór rysunkowy, czyli to jest akurat szmatka syntetyczna. Może być to również chusteczka higieniczna, papier toaletowy, kawałek szmatki jakiejkolwiek. Możemy rozcierać ołówek, który już nałożyliśmy. Taka szmatka powoduje, że grafit wciera się równomiernie we włókna papieru, które mają strukturę sita. Kiedy ogląda się je pod mikroskopem, to miejcie świadomość, że papier, na którym rysujecie, ma w sobie więcej dziur niż papieru. Tak, tak. Tak naprawdę on jest wręcz przejrzysty w niektórych miejscach, prześwituje na drugą stronę. I to, co my teraz robimy, to jest wcieranie grafitu w gąbczastą strukturę papieru. Papier wygląda jak gąbka, dosłownie jak gąbka z dużymi dziurami. Także jeden ruch naszej ręki to jest wtarcie grafitu w miliony otworków. W miliony otworków w papierze. Kasia, pani Kasia pisze, że papier to jest zdecydowanie lepsza metoda, bo palec może zatłuścić. Zdecydowanie. Ja mam super przesuszoną skórę. Tak mam z reguły zimą. Poza tym ciągle wszyscy mamy przesuszone pewnie palce, szczególnie tej zimy, bo i tego roku od tych wszystkich alkoholowych środków dezynfekujących. Ja mam przesuszoną skórę również od ciągłego ucierania różnych pigmentów, mycia rąk bez przerwy, więc ja akurat nie muszę się martwić o jakąś wilgotną czy tłustą powierzchnię palców, ale tak, tak, czasami się to zdarza, więc warto o tym pamiętać. Zobaczcie, teraz wykorzystujemy szmatkę. I tu się już wszystko zlało, praktycznie zniknął efekt metalu z tej strony, zrobił się efekt plastiku trochę bardziej, albo gliny. Czyli wniosek z tego płynący, jak nie ma refleksów, jak nie ma kontrastu, to nie ma metalu. Więc co musimy zrobić? Dodać refleksy i dodać kontrast. No i dodajemy teraz. Podłóżmy sobie pod rękę czystą stronę kartki. Już wam pokażę, jaka teraz magia będzie się dziać. Do tej magii przyda się gumka w ołówku,
Albo precyzyjna gumka zwykła, albo gumka automatyczna. Taka gumka jest, szczerze mówiąc, najlepsza, bo jest najbardziej wydajna. Zaraz pokażę, jak ona działa. I teraz, obserwując uważnie zdjęcie, będziemy wymazywać te miejsca, które mają być jaśniejsze. I zobaczycie, że po kilku, dosłownie po kilku dotknięciach gumką, ten metal na naszym rysunku, bum, po prostu stanie się jak żywy. Wystarczy dodać trzy refleksy, trzy bliki, na przykład tutaj. Można to robić też taką gumką zwykłą. Ona ma tę zaletę, że ona daje grubą linię. Proszę bardzo. Czyli dosłownie rysujemy tą gumką. A, przyda się pędzelek do strzepywania tych opiłków gumki. Proszę bardzo. Jest znacznie lepszy. No i zobaczcie, co się dzieje. Pojawia się od razu połysk na tym łańcuchu. Pojawia się. Na razie może jeszcze nie metaliczność idealna, bo na razie pojawia się efekt balonu, czyli czegoś, co już błyszczy, ale jeszcze tak nie do końca, nie w 100% może jest metalem. Żeby to zaczął być metal, to jeszcze będziemy musieli dodać ciemniejsze refleksy. Ja, tak jak wspominałem, nie będę robił wiernej kopii tego zdjęcia z każdym detalem i z każdym refleksem, bo szczerze, to by trwało wiele godzin, żeby osiągnąć kopię tego zdjęcia. To naprawdę jest długi proces, ale my nie potrzebujemy kopii, my chcemy się dowiedzieć, jak skutecznie rysować metal. Skutecznie również oznacza czasami szybszy i efektywny sposób, i efektowny sposób. Teraz gumką twardą lub gumką chlebową możecie dodać taki długi, delikatniejszy trochę refleks z tej strony, wzdłuż całego ogniwa, o, w ten sposób. A tutaj bardzo nieregularne, zobaczcie, kilkoma zygzakami. Zamiast analizować każdy detal tego odbicia, ja po prostu zrobiłem taki zygzak. Trochę jak litera W wyszedł. Podobnie przejadę gumką po całym ogniwku, po jego lewej stronie, w ten sposób. Właściwie, żeby być w pełni zgodnym z tym, co dzieje się na zdjęciu, to ogniwo całkiem po prawej stronie nie ma ciemnego konturu, bo tam zostały jakieś zarysy ciemnego konturu. Tamten kontur jest jasny. Właściwie to nawet nie jest kontur. Nie ma konturów w rzeczywistości, w naturze. Są tylko jasne i ciemne miejsca. Przedmiot powstaje na styku cienia i światła, mówił Leonardo da Vinci. Dlatego ja wymazałem ten kontur i
prostu przyciemnię troszeczkę tło. Właściwie można było to zrobić wcześniej. Ale mi się gdzieś zgubiło. Zatem można przyciemnić to miejsce teraz i za chwilkę jeszcze raz przejechać gumką, albo można użyć palca lub kartki i nanieść tam szarość, tak jak to robiliśmy przed chwilką. Proszę bardzo. Hop. Pamiętajcie, że zawsze jest kilka różnych metod. No i teraz jeszcze raz przejechać gumką, żeby wymazać tylko jaśniejszą krawędź. Bardzo, bardzo delikatna, ale jest. To teraz kolejny krok, który musimy zrobić, żeby ten metal wyglądał bardziej jak metal, czyli dodać mu kontrastu, bo mówiłem na początku o tym, że metal to silne kontrasty, zwłaszcza błyszczący metal, co innego zardzewiały. Tamte kontrasty nie są tak mocne, bo nie ma połysku, a co za tym idzie, nie ma odbić cienia i światła. Wszystko jest wtedy matowe, o takie jak ta tektura. Gdybyśmy porównali kawałek tektury do zardzewiałego metalu, to okazałoby się, że one bardzo podobnie się zachowują, bo mają podobną fakturę. A ponieważ w tym tygodniu mamy tydzień faktur, to o fakturach będzie cały czas mowa. Chyba nie mam tutaj zardzewiałego metalu nigdzie w pobliżu, ale wierzcie mi, że podobieństwo do tektury jest duże. Tektura jest z natury pozbawiona jakichś silnych kontrastów. Wygląda mniej więcej tak. A tak jak wyglądało przed chwilą, zanim dodaliśmy te jasne połyski. A jeżeli chcemy mieć efekt refleksów i efekt połysku, to musimy dodać też kontrast. Już to zrobimy. Wykorzystamy do tego miękkie ołówki. Proponuję zacząć od takich ołówków 4B, później sobie dojdziemy do 6, a nawet 8B. U mnie 3B, może być 3B. I teraz może właśnie na tym ogniwie po prawej stronie zaczniemy dodawać ciemne. Miejsca. One bardzo często będą sąsiadowały z tymi mocnymi, jasnymi blikami, jasnymi właściwie, nie mocnymi, jasnymi blikami, proszę bardzo. I właśnie z tego sąsiedztwa bliskiego cała natura metalu wynika. Takim skrajnym przykładem jest chrom, bardzo, bardzo idealnie lustrzany metal. Tutaj jest dosyć podobna powierzchnia, być może ten łańcuch był też chromowany, być może jest po prostu wypolerowany porządnie. Ale zwróćcie uwagę, jeżeli w pobliżu tych jasnych śladów nałożymy ciemne, 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 oczywiście one są raz ciemniejsze, raz troszkę jaśniejsze, ale mimo wszystko ciemne. No i kiedy dodamy tylko te miejsca, to od razu zaczyna pojawiać się bardziej metaliczny połysk. Znowu podążam za kształtem ogniwa. Możemy wzmocnić właśnie to miejsce, które już rysowaliśmy. To jest po prostu odbicie tego ogniwa w tym ogniwie. Tu się wszystko odbija jedno w drugim. No, na tym polega właśnie efekt metalu. Natura metalu na tym polega, nawet nie tyle efekt.
Dzień dobry, Kasiu. Co więcej, ten metal jest taki, a nie inny, dlatego że w jego sąsiedztwie były kontrastowe detale. Jego otoczenie było kontrastowe. Gdybyśmy takie ogniwo powiesili w idealnie białym pokoju, bez żadnych mebli, tylko cztery białe ściany, to byłby zupełnie biały. Nie miałby praktycznie żadnych, prawie że żadnych ciemnych fragmentów. Właściwie zniknąłby jego metaliczny charakter. Dlatego do fotografii metalu używa się właśnie kontrastowego tła. W przeciwnym razie metaliczna natura metalu przestaje w ogóle istnieć. Ten połyskliwy efekt metalu znika, kiedy nie ma kontrastowego otoczenia, bo musi mieć się co odbić w metalu, żeby metal wizualnie powstał. Tak jak na przykład tutaj. Zobaczcie, wszystko co jest w tej łyżeczce, to tak naprawdę jest odbicie mojej ręki, kamery, ołówka, okrągłej lampy, która mi tutaj wszystko oświetla. Widzicie, to jest cały pokój, w którym jestem, nawet moja głowa, jak ją wychylę i pokażę. To jest metal, to jest lustro tak naprawdę. Metal jest lustrem, tylko że lustrem o różnych kształtach i deformującym w różny sposób to, co odbija. Myślcie o metalu jak o lustrze, kiedy go rysujecie, tylko o lustrze o bardzo nietypowych i nieregularnych kształtach. Dlatego nie ma takiego znaczenia, jakie ciemne i jasne paski będą odbijały się w tych ogniwach. Ile będzie tych ciemnych albo jasnych pasków? Ja teraz na przykład rysuję tutaj jakieś ciemniejsze linie. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, gdzie ten łańcuch oglądamy, gdzie robimy jego zdjęcie. To, co jest naturą metalu, to właśnie odbicie, kontrastowość tych odbić. Pozdrawiam panią Joannę, dziękuję bardzo. Gładkość w końcu. Wyślę to zdjęcie, które rysujemy na naszą stronę na Facebooku, żebyście mogli w razie chęci sobie bardzo precyzyjnie wycieniować to ogniwo. Tak jak wspomniałem, nie będę dzisiaj cieniował całego, no bo to po prostu bardzo długo by trwało, a po to, żeby przedstawić wam metodę i żebyście ją zrozumieli, wystarczy wycieniować jego fragmenty, czyli to, co teraz robimy, dodajemy najciemniejsze fragmenty odbić, proszę bardzo. I zaraz użyję jeszcze jednego narzędzia, też do roztarć, czyli wiszera. Wiszer to jest to narzędzie, które zdecydowanie pomaga w rysowaniu metalu. Zwróćcie uwagę, ja teraz dodaję cały czas, wy też zapewne teraz dodajecie te najciemniejsze miejsca. Cały czas robimy to po formie, czyli zgodnie z kształtem ogniw. No i w końcu jest czas na przyciemnienie tego miejsca, od którego zaczynaliśmy rysunek, bo ono cały czas przecież jeszcze jest bladziutkie.
Polecam Wam udostępniać tą dzisiejszą transmisję dalej. Myślę, że ona może zainteresować wiele osób, być może Waszych znajomych, Waszych przyjaciół, którzy również rysują. Taka wiedza dotycząca faktur to wiedza, która zawsze się przydaje. Dotarliśmy tutaj do bardzo ciekawego miejsca, czyli do odbicia tego ogniwa w tym ogniwie. Ten kształt jasny, który tutaj jest u góry, to miejsce, to jest odbicie tego fragmentu tu. Czyli znowu mamy lustro tak naprawdę, tylko lustro bardzo krzywe. A ta ciemna plama, to wrzeciono, które teraz rysujemy, to jest znowu odbicie jakiejś całej ściany pomieszczenia, w którym ten łańcuch był fotografowany. A to miejsce, gdzie to ciemne odbicie się kończy, o właśnie tutaj, to jest z kolei odbicie tego ogniwa. Czyli cały czas dzisiaj rysujemy odbicia. Tak naprawdę tytuł dzisiejszej lekcji mógłby brzmieć Metal, czyli rysowanie lustra. Krzywego lustra w dodatku. No i teraz do akcji może wkroczyć wiszer. Możemy nim wygładzić powierzchnię. Którą rysowaliśmy oraz rysować po prostu. Rysuję takim samym ołówkiem, a u mnie efekt nie jest taki ciemny. Czy znaczenie ma papier? Pyta Ewa. Znaczenie ma papier. Ja rysuję ołówkiem 6B Stettler czerwonym. Także to są dosyć ciemne ołówki. Ale papier ma znaczenie. Mój papier, jeszcze raz podpowiem, to jest bardzo dobry papier rysunkowy Canson 1557. To jest papier gruby. Papier w dodatku dosyć ziarnisty. On może nie ma jakiejś bardzo wyraźnej faktury. Jak już mamy tydzień faktur, to o tym warto powiedzieć. Ma coś, co bym nazwał ziarnistością. Ale przede wszystkim znaczenie ma marka ołówka, jakim rysujecie, bo nie każdy ołówek 6B będzie tak samo ciemny jak ołówek 6B innej firmy. Dla przykładu pokażę Wam ołówek super czarny, czyli Stettler też 6B, tyle że Mars Lumograph. To jest bardzo specyficzny rodzaj ołówków. Zobaczcie zaraz różnicę. On będzie czarny jak kredka. Zobaczcie. To jest 6B, co teraz rysuję. I przed chwileczką też używałem 6B. Zobaczcie, jaka jest różnica. To 6B jest jak czarna kredka akwarelowa wręcz. To jest detal dodany ołówkiem 6B. Użyję go jeszcze tutaj, żebyście widzieli różnicę. Tyle, że 6B Mars Lumograph. On się nawet niekoniecznie już klei do tamtego poprzedniego ołówka, bo jest po prostu inny w konsystencji. Zobaczcie, jaka to jest czerń i zobaczcie, jak od razu bardziej metalicznie zaczyna wyglądać łańcuch, kiedy pojawia się tak właśnie mocna czerń, kiedy kontrast tak nagle podskoczył w naszym rysunku. Właściwie w moim. Nie wiem jak u Was, ale jeżeli nie macie takiego ołówka Stettlera, to możecie użyć ołówka na przykład 8B z rodziny ołówków, które macie. Albo jeszcze bardziej miękkiego. Wszystkie te ołówki Mars Lumograph są naprawdę bardzo czarne. Tu jest Mars Lumograph 8B. To będzie już czerni nad czerniami.
To już jest najczarniejszy. No jeszcze jest 12B, ale to już nie jest seria Mars Lumograph Black, tylko troszkę inna. On byłby podobny. To jest 8B z kolei z Mars Lumograph. Warto taki ołówek mieć albo kilka. To nie są tanie ołówki. Około 8 zł kosztuje jeden. Ale dla 8 zł, dla takiego ołówka warto 8 zł wydać w ten sposób. Dla takiego czarnego charakteru. Zobaczcie, co się dzieje. Ja już nawet trochę abstrahuję od ogniw. A, Kohinoor Ewa ma ołówki. Kohinoor, czyli te zapewne. Tak, one nie są aż tak czarne. One są bardziej normalne. Mars Lumograph to nie jest normalny ołówek, więc to jest tego rodzaju ekstremum. Natomiast jak najbardziej Kohinoory to są ołówki, których też używam dzisiaj, między innymi zacząłem Kohinoorem. No i na przykład teraz do Kohinoora przejdę znowu. Wezmę sobie ołóweczek B i tym ołóweczkiem B dodam ten fragment. Taki już, taki jaśniejszy. A jeszcze nie używaliśmy bardzo twardych ołówków, a przecież zapowiadałem, że bardzo twarde ołówki też się przydadzą, czyli na przykład 4H albo 6H. Proszę bardzo, Kohinoor, tyle że czarna seria, 6H. Po co w ogóle takie twarde ołówki? Otóż twarde ołówki są właśnie idealne do rysowania metalu. Już Wam powiem dlaczego. W każdym razie do rysowania tych jaśniejszych fragmentów metalu. Dlatego, że twarde ołówki dają bardzo, bardzo metaliczną powierzchnię. Bardzo gładką powierzchnię. O, może na przykład ten fragment będzie dobre zestawienie super miękkiego i super czarnego ołówka. Z bardzo twardym ołówkiem 6H. Pokażę Wam już z bliska, jak to wygląda, tylko tak naprawdę trzeba wyczyścić papier, bo na nim są jakieś reszteczki jeszcze tego miękkiego ołówka. Już pokazuję z bliska, na czym polega różnica. Bo dzisiejsza lekcja to lekcja kompleksowa, gdzie różnych ciekawych rzeczy mamy się dowiedzieć, a nie tylko tego, jak narysować łańcuch. Łańcuch to jest tylko pretekst. Proszę bardzo. Już bliżej się nie da, bo ostrość ucieknie. Ekstremalnie miękki ołówek. Najczarniejszy i najbardziej miękki z miękkich. I ekstremalnie twardy ołówek. No, są jeszcze twardsze. Jest na przykład 9H. Ale nie będę go szukał, bo to nie ma sensu. 6H i tak jest dosyć twardym ołówkiem. Twardy ołówek daje trochę efekt jak roztarcie wiszerem, czyli daje efekt bardzo gładkiej powierzchni. No, ale jest znacznie bardziej precyzyjny niż wiszer, bo wiszerem możemy coś rozetrzeć, ale to nie jest precyzyjna akcja. Co więcej, ja bardzo lubię nakładać twardy ołówek na miękki ołówek. Wtedy dzieje się bardzo magiczna rzecz, bo jeden ołówek wygładza drugi i efekt gładkości jest jeszcze większy, jeszcze mocniejszy. Zobaczcie, teraz jeżdżę twardym ołówkiem po tym bardzo miękkim ołówku. Poza tym, że nie można przesadzić, bo po prostu papier może nie wytrzymać, to efekt gładkości będzie jeszcze mocniejszy. Ja po prostu teraz pokrywam wszystko jak leci, dosłownie jak leci, wygładzam tym bardzo twardym ołówkiem.
Pamiętajmy, zostawmy kontrast, czyli no nie wygładzajmy tak wszystkiego, żeby się wszystko szare nie zrobiło zupełnie. Bo kontrast musi być. Korzystając z tego, że jest duże zbliżenie, to pokażę jeszcze ten fragment, bo on jeszcze został nietknięty. Też dla różnicy, właśnie jako ciekawostkę, narysuję go ołówkiem bardzo twardym, rysując zgodnie z kształtem. Tylko muszę pamiętać, że tu miał być troszkę ciemniejszy fragment, o właśnie. To miało być odbicie i cień. Dopiero troszkę wyżej ten jaśniejszy fragment. No i tutaj duży, mocny, biały blik. Refleks, tutaj nic już nie będziemy dotykać, tu zostanie po prostu biały papier, tu, natomiast tu jest jeszcze przyciemnienie cały czas. No i tutaj znowu bam bam. Książę Ciemności, czyli Mars Lumograph Black. No i wiszer jako ciekawostka, on będzie wyśmienicie rozcierał ten ołówek, proszę bardzo. Moi drodzy, na koniec jeszcze oczywiście ciemniejsza plamka przyda się również tutaj na tym ogniwie. Ponieważ chyba jeszcze tak nie robiliśmy, to teraz jeszcze inne podejście, czyli miękki ołówek. I ten ołówek rozetrzemy po prostu i w ten sposób uzyskamy jego gładkość, ale też przy okazji efekt metaliczny. Proponuję wiszer w tej chwili. Uroda wiszera polega na tym, że on nie tylko służy do rozcierania, ale służy też po prostu do rysowania. Czyli jak się już ubrudzi, w cudzysłowie ubrudzi grafitem, bo tak naprawdę to jest jego właściwy stan, jak już jest nagrafitowany, to po prostu możemy nim rysować.
No a teraz znowu można mocniej przycisnąć. Cały czas zgodnie ze kształtem, z kształtem, coś mi dzisiaj to Z się wepchało, zgodnie z kształtem ogniw. To jest szczególnie ważne przy metalu, raz jeszcze powiem, bo wtedy od razu dostajemy efekt zakrzywienia zwierciadła. Cały czas mówię, metal jest swego rodzaju zwierciadłem, tylko że bardzo zakrzywionym akurat w wypadku tych ogniw. I żeby ten efekt zakrzywienia dostać, to po prostu musimy podążać za formą metalu. Zachowywać duże kontrasty. Jeszcze na dole taki duży kontrast wprowadzę. I nawet nie musimy być bardzo przesadnie poprawni w każdym szczególe. Chodzi o to, żeby kontrast był i zachowanie kształtu. Moi drodzy, i cała ta dzisiejsza lekcja i wiele kolejnych lekcji w tym tygodniu jest po to, żebyście zrozumieli, jak coś działa w rysunku, a nie tylko żebyśmy kopiowali, bo kopiowanie takie bez zrozumienia oczywiście da realistyczny rysunek, ale nie da nam możliwości świadomego operowania efektem, nie da nam możliwości też zrozumienia, jak coś powstaje. Kiedy zrozumiemy naturę na przykład metalu, naturę połysku metalu, to zaczyna się zupełnie inne rysowanie, rysowanie świadome. I właśnie po to cały ten tydzień najbliższy przed nami, żebyśmy byli świadomi, jak coś powstaje. I dzięki temu rysowali ze zrozumieniem. Tak naprawdę mój rysunek nie jest identyczną kopią tego zdjęcia, natomiast efekt metalu, metaliczny połysk już się w nim pojawił. I teraz tylko od nas zależy, na ile chcemy wiernie oddawać każdy detal, co oczywiście możemy zrobić, albo na ile chcemy zrobić własną wersję, która nie będzie na pewno gorsza, ani mniej metaliczna, niż ta na zdjęciu. I tego właśnie Wam życzę, żebyście tak jak Leonardo da Vinci dochodzili do istoty rzeczy i rysowali ze zrozumieniem, żeby rysunek był dla Was metodą na odkrywanie świata i na poznawanie go. Bardzo wnikliwe. Bardzo, bardzo serdecznie za to dzisiejsze rysowanie Wam dziękuję. I zachęcam do obserwowania różnych faktur, do obserwowania metalu. Kiedy od dzisiaj popatrzycie na śrubkę albo na błyszczący garnek w kuchni, albo na zegarek na swojej ręce, to zastanówcie się, co jest metalem, a co jest tak naprawdę odbiciem?
Czy możemy w ogóle zobaczyć metal jako metal? Jakby on wyglądał, gdyby nie miał odbić? Zróbcie eksperyment. I narysujcie go. Zobaczcie jeszcze, jak to delikatne przyciemnienie w środku i pozostawienie jaśniejszego ogniwka dużo dobrego daje. No bo znowuż pojawia się kontrast i pojawia się odbicie. Bardzo się cieszę, że ta lekcja Wam się podoba. Bardzo mi miło. Dziękuję Joli za miłe słowa. Wam wszystkim dziękuję bardzo za wspólne rysowanie. No i serdecznie zapraszam już wieczorem na ciąg dalszy. "21". Otóż to jest właśnie ten moment. Pierwszy 2021, jaki mam okazję napisać. Przez chwilkę się zawahałem, bo miałem okazję 2020 tutaj pokazać. Nowy rok. Wszystkiego dobrego raz jeszcze w nowym roku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Raz jeszcze pokazuję z bliska co nieco detali w moim rysunku. I jeszcze się pokażę na koniec, życząc Wam pięknego, słonecznego, a może śnieżnego dnia. Do zobaczenia o 19:00. Pa, pa!